Uszanowanko, jaka jest podstawowa interakcja w grze wideo? Strzelanie. Dobrze. Do demonów, do kaczek, do bramek, do okrętów, to zaraz obok zagadywania podstawowa rzecz, za pomocą której możemy zaingerować w świat gry. Jeśli nie możemy z tym pogadać, to najprawdopodobniej możemy to zastrzelić. I wszystko fajnie, ale też trzeba jakoś móc trafić w to, co byśmy chcieli. I to tu pojawiają się schody, bo to rozwiązanie, jakie znamy dzisiaj, czyli najprawdopodobniej użycie myszki, prawego przycisku, żeby sobie jakoś zoomować, czy też może analoga, to co uważamy za najbardziej popularne, nie jest ani pierwszym, ani jedynym sposobem, na jaki przez te wszystkie lata wpadli twórcy. Wskakujcie do Uszanowana, jedziemy pogadać o celowaniu. Kiedy pomyślimy o pierwszych FPS-ach, jakie podbiły domowe komputery, zdamy sobie sprawę, że tam celowanie odbywało się często jedynie w poziomie. Poruszanie się po trójwymiarowych lub udających trójwymiar poziomach i prowadzenie walki trzeba było skonstruować tak, aby dało się w to grać wygodnie przy użyciu wyłącznie klawiatury i by sterowanie nią było jednocześnie wystarczająco proste. W przypadku Wolfensteina 3D wystarczy więc skierować się mniej więcej w stronę przeciwnika i strzelać, ile fabryka dała, zważając jedynie na to, by nasza liczba punktów zdrowia nie spadła za nisko. Nawet w pierwszym Doomie, mimo że pojawia się tu pewna wertykalność, nam pozostaje jedynie obrócenie się w lewo lub w prawo, bo śród był tam jak urząd celny i zawsze trafiał. Pamiętam, w jaki sposób zmieniło się moje postrzeganie FPS-ów, kiedy po kilku próbach grania na samej klawiaturze odpaliłem pierwszego Quake'a z myszką. Z jednej strony dochodzi pewna trudność, z drugiej zyskujemy naprawdę sporą kontrolę nad tym, w co strzelamy. Człowiek ma poczucie, że odkrywa w zasadzie nowy wymiar. To oznacza, że od teraz pojawia się realne ryzyko nietrafienia i można obiektywnie powiedzieć, czy pudło to wina popsutej, głupiej gry, przecież go trafiłem całe życie farci, czy po prostu prześladuje nas brak skilla. Wzrost ryzyka nietrafienia szedł jednak w parze z możliwością dodatkowego wynagrodzenia szczególnej precyzji w celowaniu. Czemu by na przykład nie docenić, że zasadziłeś pięknego headshota? Oprócz większej szansy, że chybimy celu, rośnie też nagroda za trafienie w szczególnie trudne miejsce, bo w takim pierwszym Half-Life była to aż trzykrotność normalnych obrażeń przy trafieniu w głowę. Mówię tu oczywiście o bardzo wyidealizowanej wizji gry, która spada z rowerka, kiedy chociażby chcemy pograć po sieci, bo wtedy dochodzi jeszcze kwestia opóźnienia i prób jego kompensacji. Naturalnie kluczowe jest także, czy broń wystrzeliwuje faktyczny, istniejący w świecie gry pocisk, który potrzebuje konkretnego czasu na dotarcie do celu, czy działa to na zasadzie hitscanu, czyli w ogromnym uproszczeniu błyskawicznej weryfikacji, czy w trakcie strzału na linii ognia znajdował się jakiś straceniec. Generalnie jest to kwestia wielu czynników, ale niech pierwszy rzuci kamieniem ktoś, kogo CS czy tak naprawdę jakikolwiek sieciowy shooter nigdy nie oszukał na hitboxy. Bardzo utartym dzisiaj podejściem, w zasadzie standardem, jest zablokowanie umownego celownika na środku ekranu, co sprawia, że każdy ruch kamerą to także adekwatny obrót broni. Mamy jednak także kilka produkcji, które rozwiązują to nieco inaczej. FPS-y z aspiracjami symulacyjnymi najczęściej posiadają pewną martwą strefę na środku ekranu, która umożliwia delikatne korekty przy celowaniu, zanim za celownikiem podąża także kamera imitująca głowę żołnierza. Każdy, kto spędził trochę czasu chociażby w armii, America's Army czy Operation Flashpoint, zrozumie, o co chodzi. Ze względu na bardziej symulacyjny aspekt tych produkcji, można w nich także poruszać niezależnie kamerą, głową, bez giwery podążającej za naszym wzrokiem. Po puszczeniu odpowiedniego klawisza, broń mogła szybko nadgonić. Wydaje się to dosyć nietypowe, ale w podobny sposób poradzili sobie twórcy już kultowego GoldenEye 007 na Nintendo 64. Haczyk tkwi w tym, że pady tej pięknej konsoli wyposażone były tylko w jeden analog. Normalnie więc na ekranie nie było celownika i można było po prostu pruć ołowiem na ślepo, na czuja, ale po wejściu w tryb celowania analogiem kontrolowaliśmy już celowniczek, który fruwał sobie swobodnie po całym ekranie i dopiero zbliżenie się do krawędzi przesuwało kamerę, co zajmowało jednak sporo czasu. Takie mocno symboliczne przybliżenie ekranu bardziej niż korzystanie z celownika to oczywiście bardzo umowna rzecz, chociaż kilka gier po GoldenEye również jeszcze z tego korzystała. Następuje ten magiczny zoom, jakaś animacja sugerująca używanie przyrządów celowniczych, ale nijak często ma się to do celowania z rzeczywistej broni. Wracając jeszcze na chwilę do legendarnego CS-a. Tam poza AWP-ą czy kilkoma innymi gnatami wyposażonymi w celowniki optyczne, korzystaliśmy tylko ze sztucznego celowniczka na ekranie i nie było możliwości precyzyjnego namierzenia naszego celu w trakcie poruszania się. Jedyne co można było zrobić, to sobie przycupnąć i nauczyć się schematu rozrzutu. Chyba że po prostu stoimy w miejscu, no to wtedy nawet bez przycelowania jako takiego możemy oddać strzał dokładnie w to miejsce, gdzie chcemy.
Tyle tylko, że w CS-ie pozostało to już w zasadzie cechą charakterystyczną i pozostało pewną cechą takich bardziej arcade'owych shooterów, które skupiają się najczęściej na bardzo wysokim tempie rozgrywki. Ale generalnie FPS-y poszły raczej o krok w stronę realizmu i celowanie z karabinu to zazwyczaj albo faktyczne używanie szczerbinki i muszki, lub też najczęściej przybliżające też w jakimś stopniu korzystanie z celowników optycznych. Nie wymaga to od gracza żadnych dodatkowych umiejętności, a jest to raczej inny tryb strzelania, który ma swoje mocne taktyczne zalety, za które trzeba jednak zapłacić bardzo konkretną cenę. Zazwyczaj musimy chwilę odczekać, animacja przecież musi potrwać, nasza postać porusza się wolniej, a peryferia naszego pola widzenia zawężają się lub totalnie rozmazują. Mówię o tej oczywistości z tego powodu, że w historii mieliśmy taki wspaniały gadżet jak NES Zapper oraz jego popularne oczywiście w Polsce podróbki. Używanie tego narzędzia do strzelania w wirtualne kaczki czy przy pojedynkach rewolwerowców umożliwiało otwarcie ognia dokładnie w takim kierunku, w jakim wycelowany był nasz sympatyczny plastikowy pistolecik. A to wymuszało na graczu korzystanie z przyrządów celowniczych, oczywiście tylko jeśli chcieliśmy być naprawdę celni. Dziś może nie robi to już aż tak wielkiego wrażenia, bo dobrą kwestię w kwestii symulowania takich rzeczy robi chociażby wirtualna rzeczywistość. Ale skoro jesteśmy przy tej ciekawostce, to koniecznie trzeba zahaczyć o fenomen rail shooterów. To te wielgachne automaty, które mogliście spotkać we wszelakich salonach gier rozsianych w każdym popularnym celu kolonijnych wycieczek, więc wszystkie Kołobrzegi, Międzyzdroje, Ustki czy jakieś górskie kurorty. Na pewno każdy, wydaje mi się, musiał się z tym spotkać przy wczesnych latach 2000. Kontrola nad awatarem gracza była tam bardzo ograniczona, poruszaliśmy się bowiem po z góry zdefiniowanej ścieżce. Stąd nazwa Rail Shooter. Mieliśmy za to sporą kontrolę nad samą giwerą i naszym zadaniem było eliminowanie wszystkich zagrożeń na naszej drodze, czasem jeszcze ewentualnego wychylania się zza osłon. Była to mocno arcade'owa rozgrywka, ale pewien sentyment do takiego House of the Dead czy Virtua Cop pozostanie w sercach fanów jeszcze przez pewnie bardzo długi czas, nie wspominając już o absolutnie kosmicznym Rez. Strzelanki na szynach dziś zdecydowanie ustąpiły klasycznym FPS-om pod kątem popularności, choć mieliśmy też jeszcze swego czasu Tejon, który wypuścił niesławnego Rambo, ale także i Heavy Fire Afghanistan. Pięknym hołdem dla tego rodzaju strzelanek jest też, uważam, pierwszy Call of Juarez, które w dość ciekawy sposób realizowało tryb koncentracji. Czas zwalniał na chwilę, a bohater korzystający z dwóch pistoletów wypalał z każdej broni osobno. Haczyk tkwił w tym, że dwa osobne celowniczki przesuwały się po ekranie niezależnie od siebie i musieliśmy szybko podejmować decyzję, z której broni w danej chwili mamy oddać strzał. Mam wrażenie, że szczególną popularność w Polsce dzięki płytkom z czasopism zyskała też rodzima seria Kurka Wodna. Tu jedynie nie było konkretnego toru, po którym się poruszamy, a bardziej krąg naszego pola widzenia. Ekran przemieszczał się, kiedy celownik zmierzał do którejś z krawędzi, a obrażenia otrzymywaliśmy tylko od bojowego drobiu, który był obecnie widoczny. Co z oczu, to i z serca. Kolejną warstwą, którą wyróżniały się początkowo symulatory, ale którą częściowo potem przejęły te bardziej arcade'owe strzelanki, jest także wzięcie pod uwagę toru lotu pocisku. Misja snajperska w pierwszym Modern Warfare była ciekawostką, jednorazowym trikiem, który pełnił dokładnie tę samą funkcję, co misje w czołgach. Zmiana tempa rozgrywki, przyciągnięcie uwagi efektownym przedstawieniem i, o rany, jak im się to wtedy udało, bardziej niż wprowadzenie gracza w jakieś meandry nowej mechaniki, którą będzie trzeba potem wykorzystać regularnie. Ale już ukochany Battlefield 3 wymagał wzięcia pod uwagę grawitacji, kiedy próbowaliśmy pozbyć się z daleka tego głupiego kampera na granicy kaspijskiej. Nie jest to poziom symulowania balistyki, którą chwalą sobie bardziej realistyczne produkcje, ale to całkiem ciekawa tendencja, gdzie te bardziej opierające się na zręczności FPS-y z o wiele większą dynamiką starć podbierają sobie pewne elementy symulacyjne. Naturalnie w bardziej uproszczonej formie, jest to raczej wybiórcza adaptacja, a nadrzędnym celem nadal pozostaje rozrywka. Być może zauważyliście, że póki co stosunkowo niewiele uwagi poświęciłem FPS-om konsolowym. O graniu na padzie w FPS-y można powiedzieć wiele i wiele z tych słów byłoby żartami smutnymi jak życie w XXI wieku, ale fakty prezentują się tak, że naprawdę spora część społeczności wielu strzelanek funkcjonuje właśnie na platformach Sony czy Microsoftu. Jeden analog więcej od czasów Nintendo 64 dosyć ułatwił sprawę i choć wiadomo, że granie na poziomie profesjonalnym przy pomocy pada wywołuje odruch wymiotny, tak wraz z
szeregiem subtelnie zaaranżowanych pomagaczy, takiego rodzaju rozgrywka nieźle się broni. Oczywiście to zależy od tego, jak nachalne są wspomniane asysty, jakie tempo ma dana gra i jak dużą wprawę mamy już w posługiwaniu się padem, ale szczerze powiem ze swojego doświadczenia, że trudniejsze aniż dynamiczne prowadzenie ognia w Call of Duty na PlayStation była tylko instalacja Call of Duty na konsoli i zmuszenie go do odpalenia kampanii. Mimo to uważam już dziś, być może z dużego przyzwyczajenia, sterowanie dwoma analogami na zasadzie jednym chodzisz, drugim się rozglądasz, za dosyć domyślne. Przyznacie mi chyba, że jak na jedną z podstawowych interakcji w grach wideo, celowanie przez lata się nieźle rozrosło. Nie tylko rozrosło, bo okazuje się, że po drodze różni twórcy pracujący na różnych sprzętach mieli na to zagadnienie przeróżne pomysły. Na co dzień pewnie niewiele się nad tym zastanawiamy, ale to, że dziś zoomujemy widok na prawym przycisku myszy, jest wynikiem dość długiej ewolucji i nie zawsze udanych eksperymentów, a o tym, za jaką oczywistość to bierzemy, uświadamiamy sobie dopiero wtedy, kiedy prawy przycisk myszy w starszej grze okazuje się robić coś zupełnie innego. Na przykład wpierniczyć nam granat prosto pod nogi. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się, cześć!